Jest dobrze, może nie jest idealnie, ale jest o wiele, wiele lepiej niż było przed kwalifikacjami do igrzysk. Ból się pojawiał częściej niż się nie pojawiał, może w ten sposób, ale no teraz praktycznie na tym treningu tego kolana prawie że nie poczułem, gdzieś tam jakieś pojedyncze może zakłucia, ale to naprawdę to jest normalne. Myślę, że każdy coś takiego czuje, więc jestem na razie bardzo zadowolony z tego, jak przebiegała ta terapia, która się odbyła w te ostatnie kilka tygodni. Na igrzyskach chciałbym być w jak najlepszej dyspozycji, żeby pomóc chłopakom i całemu zespołowi, więc na pewno będę walczył o to, żeby i fizycznie wyglądać coraz lepiej i technicznie sobie przypomnieć niektóre rzeczy. Czasu jest niewiele, wiadomo, że jest liga kadra i tak w kółko ostatnimi czasy, ale udało się na szczęście ten czas w końcu znaleźć. No myślę, że na pewno będę potrzebował jeszcze trochę czasu do tego, żeby kompletnie nie myśleć o tym kolanie w trakcie grania w siatkówkę, bo mimo wszystko gdzieś tam są takie momenty, że z tyłu głowy siedzi to, że przy tym zazwyczaj bolało i czy teraz zaboli, czy nie. No, na razie nie boli, więc może jak tak jeszcze nie będzie bolało przez parę dni, to już przestanę w ogóle o tym myśleć. O wiele fajniej się gra i przede wszystkim czerpie się więcej przyjemności z tego, co się wykonuje, kiedy to jest bezbolesne i tyle. No, nie wiem, nie chciałbym się wypowiadać za wszystkich, bo na pewno każdy z nas ma jakieś indywidualne swoje zdanie na ten temat. Może one jakoś bardzo od siebie nie odbiegają, no ale wydaje mi się, że no, wszyscy wiemy, że Rio jest priorytetem, a na lidze światowej będziemy starali się zagrać jak najlepiej. Będziemy chcieli wygrać, ale też zdajemy sobie chyba sprawę z tego, że no, to nie jesteśmy przygotowywani na Ligę Światową i wiadomo, że nie wiem, obciążenia na treningach i to, co robimy, wygląda inaczej w tym momencie, aniżeli to będzie wyglądało na przykład przed samymi igrzyskami.